Siemano ludziska, witajcie, z tej strony Rashibo i jest to pierwszy odcinek z gry This War of Mine. I zaczniemy sobie nową rozgrywkę, losową, tak. Stracę postęp, który miałem jak robiłem sobie nagrania testowe oraz dodatkowo jak robiłem sobie różnego typu tam właśnie sprawdzenia. Czym jest This War of Mine? Gra, w której wcielamy się w ocalonych podczas wojny domowej, w której dużo, dużo rzeczy ucierpiało i dużo rzeczy zostało straconych. I mamy inny dom niż miałem na rozpisce, jak robiłem sobie nagranie testowe, czyli zaczynamy w jakimś fajnym miejscu. Zobaczymy, kogo mamy. Mamy Katię, Bruno i Powella, o ile się nie mylę, ale sprawdzimy to jeszcze. Tak. Nie, Bruno Marco, o Jezu! Jak długo trwa już to oblężenie? Nie sposób powiedzieć, gdy każdy kolejny dzień jest walką o życie. Miasto szroi się od snajperów, a artyleria co noc prowadzi ostrzał. Nie działają telefony, brakuje żywności i leków, a wielu ludzi pozbawionych jest z domów. Bruno i Marco przyjaźnią się zawsze, więc gdy wybuchła wojna, postanowili trzymać się razem. Szukając zapasów, poznali Pawlego, niegdyś gwiazdę pogoreńskiego klubu piłkarskiego, teraz zaledwie kolejną bezdomną ofiarę wojny. Zdecydowali się działać razem w nadziei, że wspólnie dadzą sobie jakoś radę. I właśnie. Paweł, czyli nasz szybki biegacz, bo on stracił, mieszkał z żoną i synem w innej lepszej części miasta, ale podczas wybuchu wojny nieco się pochrzaniło i no, rozdzielili się, że tak to można ująć, i on został właśnie tutaj z drużyną. Bruno zaczyna jako lekko ranny, niedobrze, jest palaczem, no i miał własny program w telewizji oraz jest bardzo dobrym kucharzem, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Bruno, idziesz tam. A Marco jest lekko chory za to. Niedobrze. I Marco natomiast był strażakiem. Możecie sobie przeczytać tutaj, będziecie mieli wszystko. I bardzo mnie cieszy, że mam inne pomieszczenie w ogóle. Inne do... O, domek na drzewie, jak fajnie. Dużo rzeczy mi tutaj to pozwala. Dużo rzeczy pozwala mi to przede wszystkim tutaj znaleźć. Zobaczymy, jak to będzie. No, na razie znaleźliśmy kilka części. Miejmy nadzieję, że damy radę jeszcze coś więcej tutaj znaleźć. Że niech każdy na razie znajdzie jakąś stertę śmieci do przetrzepania. Będziemy musieli tutaj też to zdjąć. Gdzie jeszcze są śmieci? Tutaj, tam będzie jakaś wersalka. Weź wszystko. Powiem wam, że... Ten dom wygląda ciekawie, tylko nie wiem jak... O! Drewna, komponenty i wytrych. Bardzo przydatnie, bardzo dobrze. Ale nie będziemy na razie go zużywać, ze względu na to, że wytrych przyda nam się, jak pójdziemy na podstawowe... O, mamy dwa wytrychy nawet. Jak pójdziemy na podstawowe właśnie jakiś tam scavenging, to już będzie niedługo, bo dzisiaj w nocy właśnie pierwsze koty za płoty poślemy. Bruno, powiedz mi, że jakimś cudem tam dojdziesz. Nie dojdziesz. W takim razie przeskocz sobie tam. Co my tu możemy? Mamy już workbench podstawowy. On normalnie jest zawsze, także tutaj nic się nie zmieniło. Zastanawiam się, jakie są zmiany między tym domem, a tym, który mamy normalnie. No, inaczej. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że mamy tutaj jakiś inny wybór niż... taką podstawową fabułę, że tak się wyrażę. I ten domek na drzewie jest kozacki, no po prostu świetne to jest, podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. I ogólnie, jaki będzie zamysł gry? Myślę, że będę starał się za wszelką cenę utrzymać przy życiu naszych ludzi. Czyli nie będę się na przykład ograniczał, jeżeli będę musiał kogoś zabić w celu pozyskania jakichś przydatnych rzeczy dla nas. To jest trochę takie, wiem, podejście. I mam nadzieję też, że nie będziemy musieli dużej ilości ludzi zabijać, ponieważ może nam to się odbić trochę nieciekawie na zdrowiu mentalnym naszych ludzi. A o to będzie warto dbać, ze względu na to, że jeżeli nam się załamią, mogą od nas
odejść, co by skutkowało problemami tylko. Co by skutkowało tylko problemami. Także więc mamy tutaj raz, dwa, trzy miejsca zabite dechami, 4, 5. Przeróbek i da się tu zamieszkać. Dokładnie, Paweł, dokładnie. Dobrze kombinujesz, chłopcze. Myślę, że tutaj rozrobimy tą kubkę. Dziękuję. I pójdziemy na pierwszy scavenging. Ostrzelany domek. Ostatnio ostrzelano tę dzielnicę, a wiele domów nadal płonie. Ludzie uciekali stąd w pośpiechu. Być może znajdziemy tu jakieś użyteczne przedmioty i nikogo przy tym nie napotkamy. Jedzenia, dużo materiałów, bardzo dużo leki, broń, części. Piękne miejsce. Idziemy tam. Bruno, czuwaj. I Paweł, też czuwaj. Albo Bruno, niech się prześpi trochę, jest lekko ranny. Myślę, że nam to wystarczy. Do tego weźmiemy te dwa wytrychy. Gdybyśmy musieli coś otworzyć, a może tak być. Może tak być, że będziemy musieli właśnie jedną albo dwie rzeczy otworzyć. Zobaczymy zresztą, bo widzę, gra chyba losuje nam cały czas nowe zjawiska, nowe zdarzenia. No i bardzo dobrze, mi się to podoba ze względu... Wow. Ile komponentów. Bardzo dobrze. Już mam zawalony, widzicie, cały ekwipunek, ale nie na tym będzie to polegać. Zobaczmy, gdzie musimy coś otworzyć. Tu możemy coś otworzyć, także to sobie rozgarniemy. Dodatkowo lodówka, jedzenie. Będziemy musieli zobaczyć to wszystko. Bez łopaty wieczność. Ja wiem, że to długo zajmie. Ja wiem, że to długo zajmie, Marko, ale musisz... Musisz sobie z tym poradzić. Musisz sobie z tym poradzić, chłopie. Byłeś strażakiem, wiesz, jak do tego podejść. Otworzymy tą szafę. Dodatkowo tyłu na razie nie będziemy chyba ruszali. Nie, chociaż to jest ten, są zwłoki do przeszukania. W zwłokach możemy znaleźć dużo ciekawych rzeczy. A myślę, że będzie to bardzo ważne, żeby coś tutaj jeszcze z tego zebrać dla siebie. Dlatego też będziemy musieli się tam udać. Będziemy musieli się tam udać. Zdecydowanie, zdecydowanie. Zobaczymy jeszcze, co mamy na piętrze. Może nie będziemy musieli nigdzie się jeszcze dodatkowo ładować, jeżeli chodzi o używanie wytrychów. Ponieważ z wytrychami, tak samo jak z łomem. Im więcej go używamy... Inaczej, wytrych jest jednorazowy, łom jest do kilkunastu użyć, ale... Zabiera on nam miejsce w plecaku. Nie podoba mi się to, bo będziemy wtedy mogli mniej rzeczy przynieść ze sobą. Czyli ja chciałbym wszystkie takie rzeczy, jeżeli tylko można, pootwierać na pierwszym podejściu do lokacji i na przykład potem już... Dobrze, co tam jest, to nas nie interesuje. Zobaczmy, co jest u góry. No, wytrych też. Otwórz. Otwórz to, Marko, proszę cię. Dobrze, co my tu mamy? Operacja antyterrorystyczna własnego, dobra. Tak, bullshit. Taki lekki bullshit. Taki lekki, bardzo duży bullshit. Zobaczmy, co tu mamy. Przydałoby się jedzenie. Naprawdę, jedzenie to jest to, co by się przydało. Cukier i woda. Na razie nie będziemy robili bimbru, więc to nam się zupełnie nie przyda. Ale, o właśnie. To już przyda nam się bardziej. Dlatego te dwie rzeczy weźmiemy. Weźmiemy jeszcze, ogarniemy tą kubkę śmieci. Bo jestem ciekaw tego ciała, co w nim będzie. Jeżeli będą w nim jakieś bardzo ważne rzeczy, takie dla nas przydatne na ten moment, to zabierzemy na pewno. Zabierzemy je na pewno, tym bardziej, że jeżeli ogarniemy tą kubkę gruzu, to wszystko już w sumie w tym domku będzie stało dla nas otworem. I będziemy mogli tutaj przyjść już w każdym momencie, żeby tylko po prostu pozbierać rzeczy. Dlatego też nie będzie to właśnie już potem problem. Będą to bardzo szybkie noce, na przykład. Wchodzimy, zabieramy, wychodzimy. Wchodzimy, zabieramy, wychodzimy. Właśnie, wyjście z dwóch stron to też jest dobry plus dla nas. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dodatkowo właśnie, co jeszcze o tej grze można powiedzieć? Jest to chyba czeska produkcja. Tyle wiem, ale ogólnie rzecz biorąc, najbardziej... Inaczej, zobaczycie ten let's play, zostaniecie ze mną trochę przy tej grze, poczujecie klimat. Bo przyznam, przy na przykład patrzeniu, jak ktoś w tą grę gra, jest klimat, tak fajnie się też udziela, tak zżywa się człowiek z tą postacią. Ale jak samemu trochę pograć,
wygląda to wszystko jeszcze wiele, 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 wiele lepiej. Także też zachęcam was do kupienia, bo ja w sumie tą grę upolowałem w u siebie w Empiku. Ostatnie pudełko leżało i 60 zł. Gun Parts. Tak, to by mi się przydało. Ale to by mi się przydało, ale nie tym razem. Teraz uciekamy do wyjścia. Teraz uciekamy do wyjścia. O właśnie, jeżeli byśmy na przykład nie zdążyli wrócić w ciągu dnia tego, tylko na przykład by nam zeszło na następny dzień, albo byśmy się nie wyrobili, nasza postać może nie wrócić. Niestety może tak być, że wojsko by ją dorwało, albo jakieś inne tego typu właśnie problematyczne rzeczy by się mogły dziać. Dużo komponentów i jedzenie przede wszystkim. Dobrze, musimy zrobić na pewno ze dwa łóżka, bo to będzie po prostu, tutaj już widzę mus. Tu zrobimy taki workshop jakby. A łóżka wstawimy tutaj, jedno łóżko poproszę. Zrobimy dwa łóżka, nam będą wystarczyły zdecydowanie. Tak, tu gro, dziękuję. Tak, tu będziemy mieli dwa łóżka, które powinny nam wystarczyć na dosyć długi czas. I potrzebujemy też jeszcze stołu metalurgicznego. Warsztat metalowy znaczy się. Gdzieś tam nie możesz ustawić? Nie możesz. Możesz ustawić go tutaj. Dobrze, niech w takim razie tutaj powstanie. Tutaj na dole na przykład wstawimy sobie piec do ogrzewania. Piec do ogrzewania centralnego, że tak się zaśmieję. Teraz jak... O, właśnie. Jesteś lekko chory, więc połóż się do łóżka. Będziesz dochodził do siebie. I Bruno był niewyspany już. To już jest chyba trochę gorzej. Ale jesteś lekko ranny, więc też się położysz. Oni pośpią. Paweł w tym czasie zrobił łom. Tak, dziękuję. Jedną sztukę. Wbijemy się tutaj do tych wszystkich miejsc, które były pozamykane. I myślę, że nasi bohaterowie, chłopaki Bruno i Marco, dojdą do siebie w ciągu tego dnia. Znowu wieczorem Paweł będzie wychodził na pracę do szukania. Także myślę, że tutaj powinniśmy o niego zadbać. I to bardzo mocno. Tymczasem zobaczmy te drzwi. Tutaj jedna szafa była. Tam u góry też były szafy. Mam nadzieję, że uda się jakoś tutaj też zrobić, żebyśmy chociaż jedną kubkę gruzu ogarnęli w ciągu dnia. Dobrze. Paweł, poproszę cię tutaj. Musielibyśmy znaleźć też trochę konserw. Medykamenty przyjdą z czasem, myślę. Na razie, jeżeli damy radę, to ich będziemy tutaj właśnie leczyli w taki sposób. Dochodzą do siebie obaj chłopaki, także będzie dobrze. Ile mamy rzeczy ogólnie? Materiały mamy, komponentów mamy dużo. Łom, jak widzicie, no jeszcze chyba ze 3 użycia będziemy miał, czy 4 max. Mamy trochę ziół, dzięki czemu jak zrobimy sobie... jak to się nazywało? Herbal Station. Stanowisko zielarskie, czy jakoś tak, to będziemy mogli właśnie sobie je, będziemy mogli tutaj, ustawimy chyba na piętrze, będziemy mogli tam wyrabiać na przykład papierosy albo inne tego typu ciekawe rzeczy, które na przykład Bruno będzie lubił nam podkradać, ponieważ jest palaczem. Myślę, że w tym miejscu zrobimy sobie salon jakiś. Tutaj będziemy mieli właśnie dziury. Tu mamy jedną dziurę do załatania. Tu jest chyba druga. Zobaczymy ile będziemy musieli tych miejsc połatać, ponieważ im więcej będziemy mieli załatanych miejsc, tym większa będzie, większa szansa na to, że po prostu wykorzystamy wszystko w taki sposób, żeby mieć większą obronność. Ponieważ im mamy więcej takich, jakby to powiedzieć, zabezpieczeń, tym łatwiej będzie nam na przykład przetrwać noc, kiedy będą ataki, albo jak ktoś będzie chciał nas okraść, bo niestety podczas nocy, kiedy my idziemy na przeszukania, to brzmi dziwnie trochę, na poszukiwania właśnie materiałów, jedzenia, czy czegokolwiek innego, jedzenie, woda, książka. Książek postaram się nie palić, nie będziemy się bawili w heresy, w szerzenie religii jakiejś, także mam nadzieję, że książki będą bezpieczne.
to właśnie w nocy mogą nas jeszcze dodatkowo napaść. I to, jakie siły będą to napady, to jest niestety... widzi mi się gry. Co niestety można czasami wylosować ciężkie przypadki. Leki, tabletki, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli Marko nie zdąży dojść do siebie, to będziemy musieli dać mu właśnie leki. Mam nadzieję, że dojdzie. O, Paweł, widzicie, gibki chłopak. Dał radę tutaj wskoczyć sobie po stołku. Teraz tak, ta szafa była... Muszę podejść tutaj, chciałbym wiedzieć, czy ta szafa też jest do... Nie, ta szafa już jest zrobiona, bardzo dobrze. No, czyli myślę, że teraz jeszcze te drzwi wyważymy. Chłopaki tu na dole będą spać. Tu postawimy może piec, że jak przyjdą chłodniejsze dni, żeby nas ogrzewał. Będziemy sobie dorzucać tam do niego co jakiś czas. Dodatkowo, jak już zrobimy siekierę, ale to będzie kawałek długi dalej, to postaram się jakoś tutaj ogarnąć w środku całą część. Mam nadzieję, że bartender jakiś przyjdzie. Ktokolwiek, żeby nas tutaj wspomóc, może bym się zadowolił z tego. Tak, ciepło nam się spokojnie da radę uda utrzymać. No, come on, Paweł, masz pół godziny. Za pół godziny nam automatycznie wrzuci, że będzie noc. Marko dochodzi do siebie jeszcze. Noc, ej, niedobrze. Dobrze, w takim razie Marko idzie szukać. Śpisz w łóżku. Paweł, jesteś zmęczony, niedobrze. Szukaj. Dobrze, zaryzykujmy i obu położymy, a my skoczymy jeszcze raz do domku. Tylko że tym razem Marko nie musi brać ze sobą niczego, ponieważ wszystko, co musieliśmy otworzyć, wszystkie miejsca, już mamy otwarte. Czyli teraz po prostu wchodzimy, zabieramy co się da i się stąd zwijamy. Co my tu będziemy mieli za ciekawostki? Proch strzelniczy. No właśnie, gra czasami jeszcze gubi reaktor, widzieliście. Kazałem mu iść na piętro, już na przykład nie wiedział, jak tam wejść. Ale to jest taka, to są jeszcze niedopracowania po prostu gry. Dużo cukru mamy. Bardzo dużo cukru i dużo wody. Woda się przyda, będziemy mogli wtedy dzięki temu łatwiej gotować. Leki weźmy, leki są bardzo wartościowe. Zobaczmy, co było w tej szafie, bo tej szafy nie zdążyłem odwiedzić. Ogólnie mało rzeczy odwiedziliśmy tutaj. Bandaże, tak. Leki, zdecydowanie. Proch strzelniczy. Naboje. Wódka. Znaczy wódka, no to jest bimber takiej domowej roboty. Zostawmy może tutaj łuski i weźmy papierosy dla Bruno. Niech popala, jeżeli będzie chciał. I tak widzicie, teraz już bardzo szybko te nosy będą przechodzić. Przynajmniej dopóki będziemy biegali w tamto miejsce. Do opuszczonych terenów. Myślę, że bez większych problemów uda się nam stamtąd jeszcze bardzo dużo rzeczy wyciągnąć. I pchnąć trochę właśnie parę dni na takim, że tak to ujmę, lekkim miejscu. Jesteś i masz opatrunki i bardzo dobrze. Kurczę, zaatakowali nas. Bruno ma głęboką ranę. Aj, ktoś próbował nas okraść, to było kilku szabrodników, więc nie wyrządzili dużych strat. Skradli nam jedzenie. Shit, dlatego właśnie chciałem. Lekko ranny, ranny dochodzi do siebie. Jesteś ranny, idź się zabandażuj. Paweł, ty się połóż. Bruno, będziesz musiał zrobić jedzenie jeszcze przed tym, jak się położysz. Ale żeby zrobić jedzenie, będziesz potrzebował kuchenki. Lekko chory. Nie, musimy to zrobić inaczej. Opatrzony, idź się połóż. Paweł, głodny jest tylko. W takim razie Paweł niech wstaje, bo będziemy potrzebowali. Weź leki, połóż się. Potrzebujemy, żeby mieć kuchenkę. Kuchenkę zostawiamy oczywiście do kuchni. Ustaw ją. No nie, Marko, ty tutaj. Paweł, składasz. Paweł, widzę, będzie takim naszym chłopcem tutaj od prac domowych. No, ale mam nadzieję, że poszczęści nam się i nie będziemy musieli jakoś się tutaj za bardzo z tym też rozdrabniać. Ze względu na to, że jak widzicie, jedzenia mamy dosyć. Póki co są chłopaki tylko głodni. Bierze leki, dochodzi do siebie, obandażony.
bandaże zużyliśmy. I co będziemy musieli ulepszyć? Kuchenkę w najbliższym czasie. I tutaj nasze metalurgie. Metallurgy Center. Czemu mówię metalurgii? Warsztat metalowy. Lekko ranny. Co by tu zrobić, żeby tobie poprawić stan zdrowia? O, właśnie. O, właśnie. Na przykład, żeby przyszedł Franco, czyli nasz bartender. Ponieważ z nim możemy sobie dobić jakiegoś handlu tutaj po ludzkiego. Przydałby nam się jeden bandaż. Ale przydałby się nam też weapon parts. Na przykład za to byśmy mogli dać mu... O, bardzo hojnie. O, ale na przykład już tyle nie dasz. Umowa stoi. Zgoda. Herbsów nie będziemy potrzebowali aż tylu. Dużych leków też nie. Diament. Diament możemy ci dać. Umowa stoi. Na weapon partsów już aż tylu nie chcesz. Jak dorzucimy ci wódkę. Znaczy bimber. Ile nam dasz drewna? Umowa stoi. Bardzo dobrze. I teraz na przykład możemy na stówkę ulepszyć sobie już naszą kuchenkę. Bo ulepszona kuchenka zużywa mniej paliwa. I to jest bardzo ważne. Dochodzi do siebie. Dobrze, w takim razie Paweł, zrobisz tylko właśnie kuchenkę. No to tylko zadrapanie, no ale to zadrapanie może się źle skończyć, jeżeli będziesz musiał się bronić w następnej nocy. Myślałem przed nam, że się nic złego nie stanie. No się jednak trochę przeliczyłem. Ale ogarniemy to. Ogarniemy to jakoś na następną noc. I bym chciał, żebyś dał nam warzywa jedne. Na przykład... Co ja ci mogę za to dać? Ja ci za to mogę dać... książkę, co tu pisze, nic ciekawego. Bardzo pospolity towar. Chcesz części elektryczne? O, za części elektryczne. Za części elektryczne za 3 dasz nam jedne warzywa, tak? No to bardzo dobrze. Będziemy mogli dzięki temu zrobić 2 duże porcje jedzeniowe, za co zaoszczędzimy też na innych rzeczach wtedy. A jakbyś na przykład ile byś nam drewna dał za to? Okej, niech będzie. Nie, wiecie co? Części elektrycznych na razie nie będziemy. Dobrze, nie teraz. Dziękuję ci. Czyli w sumie to, co mogliśmy w ciągu tego dnia zrobić, to zrobiliśmy. Lekko chory bierze leki. Dobrze, ty idziesz w takim razie. Paweł... Pilnujesz. Paweł, musisz to pilnować. Musisz przepilnować. Jeszcze jedną nockę zrobimy. W takim razie, jako Marco, przejdziemy się właśnie do tego opuszczonego domu. No, głodny jesteś, chłopie. Ja ci bym chciał... Ja bym ci chętnie coś na to poradził, ale... Niestety nie mam zbytnio co. Zobaczmy, co my tu mamy. Czy tutaj znajdziemy jakieś jedzenie? Tak. Drewnem to się nie najesz. Tutaj zostawiliśmy te łuski. Zobaczmy, co w tym ciele było. W tym ciele, z tego ciała też będziemy wszystko najwyżej u góry będziemy przekładać do szuflad. Kawa, partsy. Kręcić nosem na to nie mogę, bo są dobre rzeczy, przydatne. Zobaczmy tutaj w ostatnim pomieszczeniu. Przydałoby się, żeby tu były jakieś leki może jeszcze. Komponenty i to bardzo dużo. Jeszcze jedną noc będziemy mogli tu spędzić. Na pewno. Fertilizer. Co tu można odłożyć w takim razie? To. Ojejku, nie najlepiej to wygląda. Z perspektywy czasu trochę ciężko już będzie nam chyba tutaj coś zrobić. Części mało. Weźmy, zostawmy na przykład to. I weźmy sobie, dopchajmy to komponentami. Ponieważ komponentów będziemy potrzebowali jeszcze masę. Czyli jeszcze jedną noc będziemy mogli przyjść tutaj, zobaczyć, rozejrzeć się. Następną noc. Na tą noc musimy, na ten dzień na pewno musimy zrobić jedną rzecz. Musimy nakarmić naszych ludzi. Ponieważ to by było bardzo zdradzieckie. To by było bardzo zdradzieckie w stosunku do właśnie
Mam nadzieję, że tej nocy nic się nie stało. Nic się nie stało, nic się nie stało. Ja nie chcę zobaczyć, co się stało. Tak. Uff, w nocy była cisza i spokój. Bardzo dobrze. Idziesz ulepszyć nam tamto łóżko. Śpisz. Czemu jesteś smutny? W miesięcy jestem tak głodny, że zjadłem choćby szczura czy gołębia. Bardzo głodny. Dobrze. Nie mamy partów. Nie mamy jak tego ulepszyć. Bruno! Bruno, nie smutaj. Pójdziesz, zrobisz jedzenie i będzie dobrze. Ten ciągły ostrzał snajperzy i brak zapasów sprawia, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak dać się złamać. Musimy pokazać im, że nie odbiorą nam godności. Tak, jest ciężko. Wiesz, jak radziliśmy sobie na naszej ulicy. O tak, to mi się podoba. Bojowe podejście. O, los się zapomniał tamtym. I tak, teraz potrzebujemy komponentów. Ile będziesz na to potrzebował? Dwa. Znaczy, zróbmy cztery. Zróbmy cztery. Jesteś zmęczony, Marko. Połóż się. Będziemy potrzebować, żebyś był wypoczęty na następną noc. I to, żebyś był bardzo wypoczęty. Zapomniałem o tej kupce gruzu tam. Przyznam. No ale dobrze. Póki co się trzymamy. Póki co się trzymamy. Nie traćmy nadziei. Dokładnie. I zrób mi podwójne jedzonko. Będą cztery sztuki żarcia. Bruno cię najesz, także nie będziesz już smutny. Jak tutaj Paweł Gór sobie radzisz? Dobrze. Chciałbym, żebyśmy w tej szafie znaleźli jakieś części. To by było bardzo dobrze. Myślę, że jak Bruno się naje, to już przestanie być smutne, bo to będzie w taki sposób działać. Unikniemy wtedy jednego problemu. Głodny jesteś dalej. No dobrze, skup mi jeszcze jedną porcję w takim razie. Dobrze. Połóż się spać. Paweł, znaczy Marko, skocz się najeść. O, ktoś potrzebuje pomocy. O, bandaże, bardzo dobrze. Dobrze, zejdź tutaj. Paweł, jeżeli ktoś będzie musiał iść, to prawdopodobnie ciebie wyślę. Także idź się najeść. Idź się połóż, Marko. Lekko ranny, no przyznam, że chciałbym. Już idziemy. Już idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Posłuchaj mnie. Dobrze, o co chodzi? Tysiącą, które otworzyły mi drzwi, dziękuję. Mój brat został postrzelony przez snajpera. Proszę, pomóż mi go zanieść do domu, bo inaczej umrze, że nie ma czasu do stracenia. Dobrze, ty jesteś szybkim biegaczem, dlatego myślę, że ty się nadasz do tego. Cieszę się, że pomogliśmy rannemu sąsiadowi, inaczej już by nie żył. No, zaczniemy, zobaczymy, ile nam to tak naprawdę pomoże. Bio. Ludzie powinni się trzymać razem w trudnych chwilach. Cieszę się, że pomogliśmy rannemu sąsiadowi. No i dobrze, że się chłopaki cieszą. No, ale zakończymy tutaj dzień. O, jak widzieliście, lekko ranny Bruno jest tylko. Ale Marko niestety musi iść teraz przeszukiwać. I idziemy ostatni raz do tego domu. Nie bierzemy nic ze sobą i myślę, że wyniesiemy z niego już wszystko, co będzie nam tutaj potrzebne do egzystencji. Trup? Tego tu nie było chyba. Oj, mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Że nie będziemy musieli tutaj nigdzie z nikim walczyć. Bo też może być tak, że ludzie przyjdą do danego miejsca, na przykład przeszukując je. Takie numery będą później z supermarketem, do którego będziemy musieli się też niedługo udać, jeżeli chcemy wziąć na przykład sobie jakieś jedzenie rozsądne. Zostawmy może to, weźmy to. Tutaj będziemy mogli chyba przejść już najwyżej naprawdę jakąś późnym element, w późnym momencie gry. Części, Boże. Części wezmę. Tytoń domowej roboty, kawa. Nie weźmiemy tytoniu, ale weźmiemy książki. Dobrze. I biegnij do wyjścia w tym momencie. I myślę też, że wrócimy teraz tej nocy do domu i zakończymy tutaj odcinek. I myślę, że... I powiedzcie, ogólnie powiedzcie, co sądzicie o tej grze, tej produkcji. Mi się ona bardzo podoba i po prostu polowałem na nią już od dłuższego czasu, także...
Ups, odgłos przesuwanych puszek, niedobrze. Paweł wrócił. Więc jest dobrze. Nie wiem, spokojnie, każdej nocy, będzie dużo takiego. Udzieliliście pomocy rannemu, bardzo dobrze. Jesteś głodny i jesteś zmęczony, tak? Bardzo zmęczony jesteś i lekko ranny. Wiecie co, zrobimy taki numer. Weź Paweł się obandażuj jeszcze. Zresztą inaczej, zrobimy to już w następnym odcinku. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!